Dobry wieczór. Słuchajcie, kolejny wieczór. Jeden z moich ulubionych. Dobry wieczór, Mateusz. Jeden z moich ulubionych, bo bardzo, bardzo lubię piątkowe właśnie wieczory. Uwielbiam ten czas, kiedy kończy się szkoła, kiedy nic nie muszę, a tylko chcę. I dużo rzeczy właśnie robię tych, co chcę. Witam Was na kolejnej dobranocce poetyckiej. Super, że jesteście. Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że ten dzień minął Wam. Dzisiaj mieliśmy słońce, więc więcej życia takiego było, tak? Bo słońce, no to życie. Słuchajcie, zacznę od wiersza, który będzie podziękowaniem i jednocześnie nagrodą za wczorajszą zagadkę. Wczoraj pytałam o muzykę, którą wykorzystywałam w czasie wierszy i pierwsza, kilka było prawidłowych odpowiedzi, więc dla tych osób, które odpowiedziały, że chodzi o jej portret, teraz nagroda. Dobry wieczór, Pani Mirko. Witam Franka. Cieszę się, że jesteś. Witam Iwonkę. Witam Panią Tereskę z Lublina. Słuchajcie, naprawdę, to jest wielka niespodzianka dla mnie i wielka radość, że jesteście. A teraz wiersz dla tych, którzy odgadli zagadkę. Nie pozwól mi zatrzymać się w połowie drogi. Nie pozwól upaść i pozostać na ziemi. Nie pozwól narzekać, martwić się na zapas, nie widzieć i nie słyszeć wszystkiego obok. Nie chcę zgubić wiary, zapomnieć o nadziei, ominąć miłości. Nie chcę spieszyć się, by dogonić zgubiony czas. Pozwól pamiętać, że każdy koniec zwiastuje nowy początek. Każde doświadczenie jest po coś. A dobrze przeżyte dzisiaj zapowiada szczęśliwe jutro. Postaw obok mnie mądrych ludzi, cierpliwych sąsiadów, prawdziwych przyjaciół. Chcę zachować w sercu wspomnienia, pragnienia, słowa, ciepłe dłonie i czułe ramiona. Schowam je na dnie serca, na zawsze. Z podziękowaniem dla Was, a wiersz pochodzi z tomiku Na wrzosowiskach marzeń. Witam Gosię. Gosiu, pozdrawiam Ciebie i Kubę i Puławy oczywiście. Witam Panią Ewę. Witam Franka. Franek, dobry wieczór. Witam Basię. Jak miło, że jesteście, naprawdę. I kolejne, słuchajcie, wiersze, które są no świeże, dzisiaj niektóre napisane. Znowu starsza jestem o kolejny dzień, bogatsza o myśli, spotkania i marzenia. Kocham bardziej niż wczoraj i bardziej niż najbardziej na świecie. Kocham dużo bardziej niż wszystko, co warte jest kochania. Szukam sposobu na więcej uśmiechu, więcej szczęścia i więcej czystego dobra. Znowu jest lato w sercu. Dojrzewam każdą chwilą. Wyglądam obiecanego raju. Nie chcę zgubić żadnej łzy, ani jednej zmarszczki. Cieszę się, dobry Boże, że miałeś czas i że mnie wymyśliłeś. No właśnie.
Słuchajcie, jak to dobrze, że jesteśmy, że ktoś chciał, żebyśmy byli. Ja cały czas za to dziękuję, bo to naprawdę uważam siebie za wielkiego szczęściarza, że żyję, że mogę cieszyć się pięknem, że mogę doświadczać miłości, dobroci, radości, że mogę układać sobie świat po swojemu. Bardzo za to dziękuję. Dziękuję za pozdrowienia. Również pozdrawiam Kubę. Pozdrawiam również panią Beatkę. Słuchajcie, no i idziemy dalej. Idziemy dalej. Kolejny wiersz jest wierszem na życzenie. Poproszono mnie o ten wiersz, więc przypominam go. Najlepsi ludzie to tacy, którzy cicho wchodzą w twoje życie, nie robią w nim bałaganu i nie urządzają go po swojemu. Oni zwyczajnie są. Stoją z boku, przyglądają się, a kiedy ich potrzebujesz, przychodzą i pomagają, żeby stały się cuda. Oni sprawiają, że słońce zaświeci nawet w pochmurne dni. Najtrudniejsza droga pokaże twoją siłę. Smutek szybko zmieni się w radość, a noc rozbłyśnie nowym świtem. Ich wiara pomoże ci uwierzyć w siebie. Ich nadzieja nie pozwoli zwątpić. Ich miłość będzie schronieniem i światłem prowadzącym do celu. Najlepsi ludzie to tacy, którzy pozwalają ci na bycie sobą. Takich ludzi życzę wam, żeby byli wokół was, żeby pozwalali wam być sobą i żyć po swojemu, bo to jest najważniejsze. I trzecia rzecz, którą przygotowałam, to jest taki dekalog serdeczności. Zebrałam 10 myśli, które według mnie są ważne, więc bardzo jestem ciekawa, czy podzielacie moje zdanie i czy te myśli również będą ważne dla was. Dajcie mi później znać w komentarzach, co myślicie na temat dekalogu szczęścia. Posłuchajcie. Jutro nie jest nam obiecane, dlatego dzisiaj bądź szczęśliwy. Uśmiechaj się do ludzi, zaczynając od porannego uśmiechu do siebie. Znajdź czas na miłe rozmowy, także z samym sobą. Zamiast narzekać, że musisz wstać rano, doceń, że możesz to zrobić. Szanuj innych, bo miłość nie dopuszcza złych manier. Nigdy nie rezygnuj z marzeń. To nic złego, że chcesz od życia czegoś więcej. Nie musisz być najlepszy na świecie. Wystarczy, że będziesz dobrym człowiekiem. Jeśli nauczysz się cieszyć życiem, nie będziesz potrzebował otaczać się bogactwami. Nie oceniaj ludzi. Jeśli oceniasz, nie będziesz miał czasu na miłość. Każdy dzień ma szansę stać się najpiękniejszym dniem twojego życia. Dekalog serdeczności dla was w prezencie. Pozdrawiam, Ewelinko, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Co wy robicie w tej łodzi? Ale dobrze, trzeba zmieniać klimaty, trzeba zmieniać otoczenie.
Pozdrawiam Anię. Słuchajcie, miło mi, naprawdę jest mi bardzo miło i cieszę się, że pamiętacie o tych moich dobranockach i że przychodzicie. Tyle na dzisiaj przygotowałam. Zapraszam jutro na godzinę 22. Słuchajcie, życzę Wam miłego weekendu, wielu miłych chwil, odpoczynku przede wszystkim, radości, żebyście doświadczyli miłość od najbliższych, a tymczasem dziękuję Wam za obecność i życzę dobrej nocy. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia i do usłyszenia jutro. Pozdrawiam serdecznie.